Ja myślę, że tak naprawdę technologie, IT, telekomunikacja to jest coś, co jest kreowaniem ze standardowych rzeczy czegoś wyjątkowego, czyli absolutne przeciwieństwo niejakości. I tak jak w naszym przypadku, to jest też dobry przykład, coś, co jest, co było back office'em, co taką typową działalnością właściwie nie uważaną za interesującą z punktu widzenia rynku, stało się takim tematem gorącym. Cloud computing, wiadomo, teraz wszyscy o tym mówią, wszyscy chcą mieć, wszyscy wdrażają, każda firma to wdraża. W naszym przypadku było to tak naprawdę ta droga do cloud computingu wynikała właśnie z przekształcania tego czegoś standardowego w coś wyjątkowego. To, co się udało zrobić, to jesteśmy jedną z dwóch fabryk na całą grupę Orange na świecie, gdzie ten cloud computing fizycznie jest u nas umiejscowiony. Oferujemy to dla potrzeby zarówno Orange Business Services, jak i klientów wewnętrznych i zewnętrznych. I chcę powiedzieć, że ta droga to było właśnie przekształcenie tego czegoś nijakiego, to właściwie wszyscy mają i mogą z tego korzystać, w coś, co jest wyjątkowe, co przynosi konkretne wartości. Ja myślę, że to jest tak naprawdę najprostsza odpowiedź. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby z nijakich rzeczy robić wyjątkowe, bo te wyjątkowe rzeczy są na co dzień. A cudów nie ma w technologiach. Czyli trzeba wyłożyć dużo energii, pracy, kompetencji, wiedzy. Jak to się wszystko poskłada, to wtedy jest coś wyjątkowego. I taka była droga, przynajmniej nasza, do cloud computingu. Drugą drogą to ciekawe to jest bezpieczeństwo, bo security, które było jeszcze 2 lata temu czymś dziwnym, mało atrakcyjnym, nagle stało się w ciągu ostatnich miesięcy właściwie tematem znowu takim bardzo gorącym. Jak się okazało, co jest ironią losu, można na bezpieczeństwie również tworzyć produkty i sprzedawać bezpieczeństwo dla klientów, zarabiać na tym pieniądze. Czyli można z nijakości tworzyć coś wyjątkowego.